kiwaj nieśmiało głową, ale no, puszczamy w takim razie czas. I Kacper Osadnik. 3, 2, 1, start! Kacper Osadnik, 3 minuty przed tobą regulaminowego czasu. Tak, zaczyna od tego, co umie najlepiej chyba, czyli stopy. To jest piękne, piękne stopale pokazał nam dzisiaj, co zapewniło mu udział w naszym finale MTV Stan Grand Prix. Tak, tutaj kolejne akrobacje, balansuje ciałem. Będzie ciuro. Jest, szybkie wejście, pokazuje jak pewnie może puścić kierownicę, jak pewnie kieruje rowerem. Będzie Kangaroo 360, ładnie przekręcił się na tylne koło. Ach, tam mała pomyłeczka, ale to nic. Kacper Osadnik dopiero się rozkręca, przejście do jazdy tyłem. Specjalizuje się w serwisie rowerowym, tak lubię nam to powtarzać, bo zawsze pomaga zawodnikom. Tak, próba jazdy na jednym kole tyłem, zachęćmy go tutaj brawami, żeby pokazał nam jeszcze coś niesamowitego. Ma dużo czasu, niecałe 2 minuty. Tak jest, klasyka gatunków, sprider, noga na kierownicę, nogi na bok. To jest to, co uwielbiamy jako stylowe triczki, które wcale nie są takie łatwe. Będzie death spin. Nie udało się ustać na jednym kole, ale nic nie zakręcił. Jest, ręce na krzyż i kolejny death spin. Pięknie utrzymał się Kacper. Kręca do tyłu, jazda do tyłu na jednym kole. Ale nam tutaj słońce dogrzewa, a Kacper ma jeszcze ponad pół minuty. Pięknie przełożył nogę na kierownicę, trudny element, niebezpieczny. Dawaj, dawaj Kacper! Jeszcze raz, pięknie pokazuje, jak wyćwiczył ten trik. 25 sekund regulaminowego czasu. Jeszcze 2 triczki, myślę, że zmieścisz. Ładne stopy, 180. Jeszcze ostatnie 10 sekund. Kacper Osadnik. I ładne flamingo, podium, jest, pięknie. I teraz 30 sekund dla ciebie, Kacper, na pokazanie najdziwszego triku. Co to będzie? O kurczę, tutaj przygotowania do jakiegoś niesamowitego triczku. Zaczerpnięte z BMX-u, pięknie! Kacper Osadnik pokazuje coś ciekawego, innego niż wszyscy. Kończysz zabawę? No dziękujemy wielkie, Kacper Osadnik!